Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Ori and the Will of the Wisps, odcinek numer 11. No i jak sami widzicie, idziemy teraz na lodową krainę. Już tutaj wcześniej byłem, ale tutaj jest taka jedna niespodzianka, którą zaraz wam pokażę. W każdym razie, o co tutaj chodziło z Mokim? Stoję tutaj i... a niedźwiedź ciągle śpi. Może połaskoczę go jeszcze raz, jeśli znajdę coś większego niż kępka trawy. Okej, czyli to jest jedna podpowiedź, która... wydaje mi się, że wiem, o co będzie tutaj chodziło. Bo mamy tutaj niedźwiedzia, niestety nie mogę go tutaj zaatakować, nic nie mogę zrobić. Ale jeżeli pod betaj zaatakuje? Panie, to nie jest tak. Przepraszam, muszę tutaj sobie zmienić skilla. To jest trzepot, bo tutaj mamy... nie wiem, jak to nazwać. No takie piórko. Więc myślę, że to powinno wystarczyć, żeby to zaatakować. Come on! Tak jest! Misja zrobiona! Nowa kraina odblokowana. Nareszcie. Porozmawiaj. Widziałem w snach twoje przybycie, duchu. Okej. Ale już jest za późno, ta kraina jest zbyt nieprzyjazna, zbyt zimna. Wiosenne pąki śpią pod warstwą lodu, wysoko na szczycie góry. Okej. Nie pozostaje nic innego, tylko sen. A tutaj niżej chyba nie będzie możliwości zejścia. Nie wiem, czy ja chcę to zrobić. Nie, nawet nie da się. Dobra, więc trzeba będzie przejść po tym naszym Baurze i Ostoja Baura, proszę bardzo. Zimowa kraina. Czy ona nie wygląda po prostu przepięknie? To jednak trzeba tutaj przyznać. Chyba na samym początku powinienem się tutaj udać. Wydaje mi się, że to nie będzie aż taka ciężka kraina jak te pierwsze, na których byłem. Chyba zrobiłem to w nieco złej kolejności. W sumie to jeszcze zobaczymy. Czy mogę to jakoś zniszczyć? Nie da się, naprawdę? Trochę słabo. Nie wiem, co ja mam w takim razie tutaj zrobić z tą bramą. Chyba brakuje mi tutaj jakiegoś skilla. O co chodzi tutaj na górze? A może od tego da się jakoś tutaj odpiąć? Wow, 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 wow. Czemu ja się po tym ślizgam? Jak na razie nie do końca rozumiem mechaniki, jeżeli chodzi o tą miejscówkę. Co mi tutaj... czego mi tutaj brakuje? Czyli wydaje mi się, że ja mogę się po prostu po tym... a, mogę przeskoczyć, no dobra. To zapewne trzeba będzie jakoś tam strącić, chociaż... o, o! Kurde, prawie do tego misia, gdybym tutaj przywalił. To by było mało przyjemne. Dobra, w każdym razie, tutaj mamy jeszcze te muchy. Dobra, postaram się jakoś tutaj po nich przeskoczyć, a... Jezu, ile ich tutaj jest? Dajcie mi spokój, jeszcze od wszystkiego odbrywam. A z tej strony niestety zablokowane. No i na co mi to wszystko ma być, to akurat nie wiem. Tyle tutaj tych przeciwników, że nie mam pojęcia. Chyba jednak pójdę sobie na zupełnie inne rejony. A mianowicie... tutaj. Co my tutaj odblokowaliśmy, to jest pytanie. Co to może być? A tu jest kocioł zupy, ja od tego czasami damage obrywam, więc... mogę tutaj nie wchodzić, bo to jest strasznie gorące. I tutaj drugi przeciwnik tego typu? Nie, to jest chyba wybuchający. Weź? No właśnie. Trzeba być uważnym. Patrzeć, na kogo się atakuje. I jak się dostać na górę? Czemu tutaj gold jest w tym miejscu? Jak ja mam to zrobić niby? A, podmuch wiatru? Zaraz, zaraz. Co się w takim razie tutaj stanie, jeżeli tak to zrobię? Jakoś wystrzeli? A, okej, okay, czyli... jeszcze raz. Pewnie będę mógł się jakoś po tym odbić. Tak jest, mamy i golda. No, chyba jeszcze raz będę musiał to zrobić. Żeby tutaj wyskoczyć wyżej. Dobra, wspaniale. No ale to i tak taka misja poboczna, bardziej można powiedzieć, więc tutaj już nic więcej nie zrobimy.
Może jeszcze coś z tym należy tutaj zrobić. Czyli mogę tutaj wywołać podmuch wiatru, a gdybym... Może tak? Czy to nam cokolwiek da? Czy ja mogę w ogóle to roztopić na przykład? Było ciekawe. Nie, to nam nic nie dało. Kurde. O co chodzi z tym? Wow! Okej! Okej, czyli to o to tutaj... A! I teraz widać, że ta kraina się chyba zmieniła dzięki temu wszystkiemu. Okej, znakomicie. Kurde! Okej. To było ciężkie do wykombinowania, bo w sumie... Na samym początku tutaj przyszedłem, zrobiłem... Później sprawdzałem wszystko na górze i zapomniałem w ogóle o tym miejscu. To jest trochę głupio. Dobra, w każdym razie, teraz już chyba powinny być jakieś może postępy na tej górze. Być może ta kraina się trochę rozbudziła do życia. Halo, porozmawiamy z nim? Koleś. Z. To chyba oznacza, że śpi. No, coś się... Ej, patrzcie na to, coś się tutaj na górze zmieniło. Teraz chyba będzie się można jakoś tutaj wspinać po tych całych liściach. Dobra, czyli to jeszcze sobie życie dodam, to jest jedna sprawa. No i sami widzicie, trochę się tutaj zaczęło zmieniać tych rzeczy, więc zaraz zobaczymy. O, na przykład tutaj mamy nieco wyżej. A, zaraz, wow! Okej, dobra, rozumiem. Rozumiem, że tak to działa. Na każdym kroku są przeciwnicy. Ja myślę, że to jakieś miłe maliny są na przykład. Ej! W którą stronę ja mam już tutaj iść? Nawet nie wiem. Dobra, czyli tędy, okej. A tu jeszcze był przeciwnik. Jezu, ja w ogóle tego nawet nie zauważyłem. Wszędzie są przeciwnicy. Uff, dobra, mamy postępy. Tak jest. A i to jednak tak należało odblokować. No dobra. No, na samym początku myślałem, że to może z ręki jakoś rozwalę, ale... No niestety tak łatwo tutaj nie ma. Dobra, tutaj zawsze można korzystać też z tego... Jak to się nazywa? Spadochronu, czyż nie? O, i zawaliłem. No niestety. Kiedyś mi się uda wygrać za pierwszym razem, ale nie dziś. Nie dziś. Poza tym mogę jeszcze tutaj... Poza tym mam w ogóle od początku to całe HP, więc mógłbym sobie tutaj zejść, zebrać po raz kolejny. No i jestem ustawiony. Ja nie mogę. Zbyt wiele razy już tutaj zginęłem w tym tytule. Przynajmniej ze 100. Więc to jest dosyć całe z mojej strony. W każdym razie mam nadzieję, że da się to wszystko oglądać. Tutaj się na przykład dostanę? Chyba tak, z triple jumpem to jest łatwa sprawa. Dobra, a więc... Tutaj po raz kolejny mamy do czynienia z mroźną krainą. A więc trzeba będzie rozbudzić całe miejsce. Ten jeszcze jakąś tarczę tutaj posiada. Zaraz, zaraz! O nie! Na kolesi z tarczami nigdy nie lubiłem w żadnych grach. Jak sobie z nim radzić? Ma zbyt wiele życia. Trzeba mu jakoś na plecy wbić, nie wiem. Dobra, jakoś tam wychodzi. Przynajmniej tego ataki są takie monotematyczne. Dobra, daliśmy radę. Dać mi jeszcze zdrowie. I teraz... nie wiem, co mam teraz zrobić. A, myślałem, że może jakoś się tutaj lód roztopi. Jeszcze raz spróbujemy. Bo to sposobem zrobi absolutnie nic. A jeżeli... Kurde! Za daleko! No nie. To nie jest takie proste. Nie, to jest... To jest chyba niemożliwe, co ja tutaj planuję. Nie, bo chciałem tam w lewo jakieś jest przejście, ale... Zaraz... No nie. Come on. To jest ciężkie do wykonania. Nie śmiejcie się ze mnie. Come on? Roztopimy to? Tak jest, dobra. Okej. Czyli nie wyszło tak słabo, mamy dzięki temu więcej golda. Już 3000, chyba powinienem coś z tym wszystkim zrobić. Ale jak na razie nie wiem, na co mi się przyda to... Całe ciepło, kule ciepła. A, w tą stronę, ale to strasznie daleko jest. Jak ja mam to wszystko tutaj wykonać? Czyli to będzie w tą stronę tutaj biło, ale nie wiem, czy ja na jednym razie to... Wykonam, to jest zbyt daleko, ejże. Kurde, to ja muszę tutaj jakieś super kombosy wykonywać.
A, bo to jest dosyć powolne, okej. No nie! Kurde, i zginę! Nie dzisiaj! Kurde, to jest niesłychanie ciężkie. Co sobie tutaj twórcy wymyślają? Ja nie mogę. Należy tutaj więcej pomyśleć, kurde. Trafiłem? Tak jest! Uff! Kurde. No dobra. Dajemy radę. Z tej strony mamy po raz kolejny tego przeciwnika, ale mi się z nim tutaj zbytnio nie chce bić, tak prawdę mówiąc. Mam zbyt słabe rzeczy na niego. Czy on nie może mnie jakoś zraszować? Koleś, kurde. Tak sobie to tutaj zrobię, żeby zbytnio nie przedłużać. Ej! Ja myślałem, że ja coś tutaj będę mógł zrobić na tym. Na co mi to jest? Hmm. Szczerze mówiąc, po co ja w to strzelam? Dobra, jestem taki trochę pogubiony, muszę przyznać. Dobra, gniemy. Bez sensu. Kurde, czemu z tej strony się rozpię? Dajcie mi spokój. Dobra, jednak z tej strony sobie jakoś tutaj przejdę. No dobra. No tutaj mam jedynie golda, więc to jest absolutnie... bez znaczenia. Co mnie tutaj ominęło? Czy mogę się potem wdrapać typowo? Co mi... A, zaraz, zaraz. A jeżeli zrobię trzepot? Nie, już nie mam pojęcia, kurde! O co w tej misji chodzi? To jest dosyć ciężka kraina. No jakoś muszę tutaj odblokować, a mogę... Zaraz, zaraz. Nie, to nie zadziała. A, chwila, moment! Ja wiem, co ja mam robić! No właśnie, no właśnie. Takie bonusowe przejście, jak ja tego wcześniej nie zauważyłem, to ja nie wiem. A więc, no tak, przecież możemy się teraz cofnąć, bo przed chwilą sobie odblokowałem te przejścia. Z tej strony coś tutaj mamy? No, mamy tego. Lupo. Zamarznięte duszki. Przez mróz panujący tutaj w Ostoi Baura wszystko jest takie kruche. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się rozbić mapy na kawałki? Czy co? Mnie też nie, dopóki wczoraj jednej nie upuściłem. Odłamki były ostre jak szkło. Dobra, oczywiście chcę za 250, kupuję. No i zobaczymy, jak wygląda ta cała zimowa kraina. To bez wątpienia się tutaj przyda, no i postaram się wykonać ją oczywiście w 100%. A więc, na samym początku pójdziemy sobie tutaj, to jest jedna rzecz. Jedyne co, to mamy golda. Czy ja w ogóle tutaj doskoczę? Tak jest, dobra. Dobra, jakoś daliśmy radę i teraz po prostu na drugą stronę, okej. Czy ja mogę to rozwalić? No niestety taki mocny to ja tutaj nie jestem. Czyli po raz kolejny trzeba będzie skorzystać z tego. A! Zawalone. No niestety. Te skoki są tutaj ciężkie do wykonywania już. Dobra, i mamy jakiś bonus? Tak jest, mamy gorlecką rudę. Oczywiście warto to wszystko sprawdzać. A z tej strony... A, dobra, już mam pomysł. Czyli po prostu tak sobie przejdziemy i wydaje mi się, że coś tutaj zrobię. Dobra, powoli wychodzi. No, ta kraina wcale nie jest aż taka ciężka. Te poprzednie, na których byłem, wydawałyby się być znacznie trudniejsze do wygrania. No tutaj w sumie bez żadnej śmierci. Nie przypominam sobie, żebym miał jakiekolwiek problemy. Dobra, teraz chyba jakoś tutaj triple jumpem, okej. No i mogę jeszcze tutaj tak przejść. To jeszcze piasek, skąd się tutaj piasek na takiej krainie bierze? Ej, no nie! Gra mnie nie lubi! Nie zauważyłem, że tutaj mamy kolca. Dobra, ale tutaj to ja już tak trochę nie mam pojęcia. A, bo przecież mogę przez ten piasek przeskoczyć również. Czasami zapominam o moich możliwościach. O, zawaliłem.
Piasek musi się po raz kolejny tutaj zrespić, bo inaczej nie ma szans. Come on, Piasek. Czy może się jakoś tutaj zregenerować, czy nie może? Naprawdę. Może to Piasek, to raczej śnieg, powinienem powiedzieć. Czyż sam nie wiem. Na tamtej krainie byłem, jak ona się tam nazywa, piaszczysta, no to tak samo to wyglądało. No ale chyba muszę to jeszcze raz zrobić, bo... No i teraz się śnieg zrespi jak na żądanie po prostu, no naprawdę. Dobra, teraz trzeba tutaj niżej nieco i możemy sobie tak przeskoczyć. Dzięki temu znalazłem krzepę. Zdawaj dodatkowe obrażenia przy ponad połowie zdrowia. Okej, to jest super dobre. Ale niestety połowy zdrowia tutaj nie mam, więc... Ale muszę zapamiętać, że ja mam ten skill. To się bez wątpienia tutaj przyda. W każdym razie przejdę sobie jakoś na te rejony obecnie albo i nie, ponieważ tutaj mam jakiegoś golda. Tak jest, na mapie mi akurat było to pokazane, więc dziękuję serdecznie, mapo. Czasami się jednak przydaje. No i sprawdźmy, jak to będzie tutaj wyglądało. A, tu jest ten jeszcze, witam. Wow, wow, wow. Walka z bossem? Widzisz to? Można powiedzieć, że wygląda majestatycznie, gdy patrzy się z bezpiecznej odległości. Wrzask zaczęła polować na tych wyżynach, gdy nastał zimny wiatr. Sam jestem wędrowcem, lecz nie sądzę, żeby to ciekawość przyprowadziła tego ptaka nad ostoję. Może to zamarznięte pustkowie jest po prostu przyjemniejszym miejscem niż to, z którego przybyła. Brr. Dobra. Czyli co tutaj robi ten wrzask? Bo ona wcześniej była na zupełnie innej krainie, więc... Ciężko powiedzieć. Czy to tutaj będzie walka z bossem tak szybko? Też na razie nie mam pojęcia. Dobra, w takim razie tutaj należy... sobie poradzić z tym. Trzeba to oczywiście roztopić, więc... zaraz może coś z tego wyjdzie. Dobra, z drugiej strony sobie tutaj go porobię. To jest super efektyw. A mógłbym tutaj nad nim jakoś przeskoczyć? No tak sobie tutaj należy z nim radzić. No i znowu się tutaj... No nie, oberwałem! Czy on jest taki mocny? Dobra, jeszcze raz mi tutaj przywal. No i to powinno być... Come on. Wykonane. Ale jak sobie teraz tutaj radzić z tym wszystkim? Tutaj mamy lód, mogę się po nim powspinać? No dobra. A tutaj jeszcze mamy kocioł, więc z niego tutaj należy będzie skorzystać. Jeszcze tutaj do mnie strzela ten kolej z góry, więc z tego tutaj skorzystam, no dobra. Okej, wspaniale, ale... A, bo ja muszę tutaj roztopić jeszcze. O, mam pomysł jeszcze kolejny. Dobra, mamy w takim razie pierwszy... Pierwszy kryształ. Ale co z tym? Jak to tutaj strzela? Jakoś tam na dół, dobra, w takim razie zobaczymy, jak to tutaj wygląda. No, daliśmy radę, to nie było aż takie ciężkie. A więc po pierwsze, udało nam się tutaj odblokować przejścia na dół i na górę. Więc pomyślmy. Może na samym początku tutaj sobie pójdę? Wszędzie przeciwnicy! O nie! Dobra, mamy kryształ! Tak jest, kurde, jakie calculated! Czegoś takiego jeszcze nie było. Dobra, i kolejne przejście w tą stronę. Ej, co się tutaj dzieje? Jeszcze przeciwnicy mi z tej strony tutaj prują. No i tutaj tylko golda znalazłem. Zaraz, bo tutaj się przecież coś odblokowało. A nie, to jest po prostu przejście. No dobra. Mamy kryształów 3, a więc został jeden z tej strony i to powinno być na tyle. O nie. O nie. Dobra, ostatnia rzecz, jaka nam tutaj została i misja będzie wykonana. To w sumie nie była jakaś ciężka misja tak naprawdę. No ile to tutaj wymaga? Dobra, okej. Dawać mi kryształy.
klucze, czy tam jak to się zwie. No i proszę bardzo. Możemy przejść na kolejne tereny. I co tym razem? Gdzie od tej w ogóle wyruszam? Czy to będzie walka z bossem? Być może, nie wiem. Mam bardzo mało życia, muszę przyznać. A, mamy światło, czyli nowy skill. Co to może być? Może jakieś ciepło? Świetlisty pocisk, nowa umiejętność. Eksplodująca kula, która potrafi topić rzeczy. Wow, okej, okay. To się rozumie. To w takim razie przypiszemy sobie ognistą kulę, powiedzmy pod B. I zobaczymy, czy coś się stanie, że ja tutaj tak strzelę. Dobra, to wygląda jak bardzo mocny skill. Kurde, fireballe sobie po prostu będę sprzedawał wszystkim. To się bez wątpienia przyda. Co się dzieje? Użyj odbicia na doładowanym świetlnym pocisku? Nie rozumiem. LB. Nie wiem, czy ja tutaj czegokolwiek potrzebuję. Nie wiem, czy ja mam przejść jako z tej strony. Nie, dobra, trochę się tutaj zgubiłem. Nie, to chyba bez znaczenia. Nie potrzebuję tutaj żadnych dodatkowych rzeczy, a więc pójdziemy sobie na dalsze tereny. Poza tym mamy tutaj jakiś ciekawy przedmiot. Chyba warto to sprawdzić. To jest jakiś domek, okej. Co to może być? Nigdy mnie tutaj akurat nie było. A, i tutaj mogę zapalić w takim razie to światło, rozumiem. Nie, to muszę z tego oczywiście. A! Dobra, daliśmy radę i się odblokowało przejście. Tajemnicze nasiono, dobra, to jest akurat rzecz związana z główną bazą. To jest tutaj trzeba oddawać jakoś, o w tym miejscu, ale to zrobimy kiedy indziej oczywiście. Tym razem jednak skupię się na tej dolinie zimowej. No, patrzcie na to, być może zrobię tutaj jakieś przejście, czy co? Nie wiem. Może uda mi się tutaj wdrapać w każdym razie gdzieś. To można się jakoś dostać niby. A, tutaj mogę jeszcze to zniszczyć, przepraszam. Roztopić raczej. Tak? Okej. Ale o co chodzi naładowane orbicie LB? Może zrobię to jakoś na tym triple jumpie, come on. No, daliśmy radę, proszę bardzo. Chyba twórcy inaczej to przewidywali, ale nieważne. Można było i tak. No więc teraz wrócimy sobie na te pierwotne tereny, to by było jakoś tutaj niżej. No i postaram się tutaj jeszcze przejść do końca. Wydaje mi się, że jestem już blisko walki z jakimś bossem. A poza tym mogę sobie tutaj odblokować jakieś przejście, tylko zawsze mi się tutaj mylą przyciski. Dobra, dawać energię, fireball się tutaj przydadzą. A i mamy save'a, okej. Dobra, odnawiamy się. Gra zapisana. Jesteśmy na fulla. A i to połączymy się tutaj z przejściem na dół. A tutaj jest zamknięte. Niby dlaczego? Dobra, chyba wiem już o co tutaj chodzi. Czyli trzeba będzie tutaj zeskoczyć niżej. Jakoś chyba tutaj było. Dobrze pamiętam? Tak jest, tylko że z tym będzie tutaj walka, więc ja sobie to tutaj porobię. No to jest najlepsza kontra, cały czas trzeba go tak z drugiej strony atakować oczywiście. Dobra, więc tutaj mogę zrobić światło i tym jeszcze tylko trafił. O mój Boże. To nie jest takie proste. No i odblokowałem takie przejście, no dobra.
A, dać mi golda, okej, dziękuję serdecznie. Czy może teraz zrobię jakieś... A zaraz. Mogę tutaj trafić? Nie mogę dwóch skilli na raz skorzystać niestety, więc to nie jest takie proste. Dobra. Jakoś wyszło. Co? Użyj odbicia? A, jakoś tutaj może to rozpalę? Sam się zaraz uderzę i wyjdzie z tego żywo. Dzięki tobie ognisko znowu się pali, dziękuję. Dalej burczy mi w brzuchu, marzy mi się gorąca zupa. Tęskno mi za domem. A tutaj już nie mam many, żeby przebić tą... W tą stronę, mana, mana, mana. W tą stronę tutaj mamy, dziękuję serdecznie. Coś tutaj zrobię? Rozwalę? Nie, nie ma takiej możliwości. Ale o co chodzi z tym odbiciem LB? A, okej, okay, użyj... Dobra, to jest interesujące. Czyli patrzcie, co ja mogę tutaj wykonać. Patrzcie, co ja mogę tutaj za kombosy wykonywać. Mogę się na własnym przycisku... Pocisku odbić. To jest niesamowite. Jakie tutaj kombosy można wykonywać. No dobra. Czyli po raz kolejny mogę tutaj to użyć. Może trafimy? Wspaniale. Aj, coś tutaj odblokowałem. Jeszcze ten przeciwnik głupi. Jak sobie z nim radzić? Dobra, wspaniale i... I co teraz? A tutaj życie mamy niżej. Jakoś będzie można to odblokować, ale na razie nie wiem jak. A tutaj coś odblokuje z tej strony? Gdzie tutaj w ogóle wchodzę? Wow! Zaraz, zaraz! Ja nie wiedziałem, że tutaj tylu przeciwników jest! Dobra, jakoś ich tutaj porobiłem. Wspaniale. No jeszcze tutaj chyba mogę sobie zniszczyć ten loot, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że trafię. Tak jest, dobra. Wow, wow! To była pułapka. O, i dzięki temu mogę teraz tak się przedostać i mamy więcej z życia. Nice! Patrzcie, już mam 11. Po prostu wspaniale. A z tej strony jeszcze coś zyskamy? Czyli to by było na tyle, jeżeli chodzi o to miejsce. No, w sumie chyba niedługo uda mi się dotrzeć na tą walkę z bossem, tak bym stawiał. Co będzie całkiem sporo. Tego się chyba nie będzie dało tutaj tak zniszczyć. Ale spróbujemy. Kurde, co ja tutaj najlepszego zrobiłem? Nie no, to jest zbyt... poważne. Nie wiem, co ja mam tutaj robić w takim razie, kurde. Jakim sposobem ja mam tutaj dobrze doskoczyć? A, dobra. Ja zawsze zapominam, że mogę to combo wykonywać. No przecież to jest niesamowicie mocne. Muszę zapamiętać, że mogę takie kombosy niesamowite wykonywać. Dobra, jakoś wychodzi. Ta, jakoś tam chyba udało mi się na górę? Nie, nie udało mi się. No, ogień już tutaj płonie, więc nie wiem. No, z tej strony udało nam się zniszczyć skrót, więc to jest wspaniała sprawa. Ale szczerze mówiąc, jestem taki trochę zgubiony. Co ja mam teraz robić? Z tej strony mam jakieś ulepszenie, jakiś kryształ? A, proszę bardzo. Nie, to jest ta górlecka ruda? Pryzmat. Podziel pocisk świetlny na 3. A, na 3-3-3. Rozumiem, czyli... To może być całkiem przydatna umiejętność, czyli jeżeli strzelam z tego łuku, to mogę wtedy strzelać trzema pociskami naraz, jak z jakiegoś shotguna. No tak to się mniej więcej prezentuje. Chyba. Dobra, może się przyda. Dobra, ale pomyślmy, gdzie ja mam tutaj w ogóle iść, bo już się trochę tutaj pogubiłem. Nie, nie mogę tutaj wskoczyć, kurde. A, triple jumpem jednak da radę.
A tutaj jest niestety zablokowane. Co mi w takim razie umknęło? Trzeba spojrzeć na mapę. No tu już jesteśmy bardzo blisko zakończenia, ale no... Niestety nie ma tak łatwo. Coś to jeszcze muszę wykombinować na koniec. Co ja tutaj robię najlepszego? Jest totalnie zablokowane. A, zaraz, zaraz, chodź tutaj... O, jeszcze mnie zjadł. Nie, to jest zbyt wiele, ja już nie wiem, gdzie mam tutaj lecieć. Dobra, może teraz uda mi się tutaj zapalić. Jeżeli to zrobię, to może dam radę, ale to nie jest takie proste, kurde. Dobra, daliśmy radę. Czyli wydaje mi się, że tutaj odblokowałem przejście, come on. Jak ja to przeżyłem? Tak, przejście zostało odblokowane, najlepiej. Kurde, a to było randomowe, dobra. Robimy postępy, tak jest. To powinna być... Powinien być koniec mapy? Chyba? Wow. No z takim już walczyłem. Czy to po prostu będzie arena, rozumiem, jakaś. A, ja to trochę nie zawaliłem, zaraz, zaraz. Dobra, czy on tutaj... Czy to jest typowa arena? Raczej powinienem dać radę z takim kolesiem w takim razie. A z drugiej strony, może tutaj podejść. Dobra, kończymy go. Piękna sprawa. Jeszcze z żukiem. Zabawa. Ja nie mogę, ilu ich tutaj jest. To będzie ciężka walka do wygrania. Dobra, wykończymy ich. Pięknie. Czy mam tu jakieś życie? Dobra, ten może po raz... Kurde, oberwałem od tego, ale bez nadzieja. O nie, nie mam wiele życia. Czy to wystarczy? Jeszcze jedna walka z takim, naprawdę? Dobra, koleś, weźmy tutaj... O nie! O nie! Chyba jestem porobiony już. Nie, z takim życiem już nie da rady tego wygrać. Nie, nie ma szans, kurde! Potrzebuję jakiegoś innego skilla. Nie mam życia wystarczającego za tym. A zaraz, zaraz, może to będzie super efektyw. Mam pewien pomysł. A co się stanie, jeżeli zrobię coś takiego? Patrz, koleś. A, to przebija mocno jego obronę. Ja mu totalnie tarczę zniszczyłem, okej! Ej, no nie, ten atak był nie fair. Dobra, to w takim razie wiem, jak to wygrać. Dobra, najpierw tych tutaj na górze porobię. Dobrze, że się nareszcie domyśliłem. Dobra, to w takim razie powinna być dosyć prosta walka. I co z tym kolesiem? Weź mi atakuj. No nie! Kurde! Weź przywal w tą ścianę. No, jeszcze mu mało. Dobra, robiony. No i tym oto sposobem, jeżeli ja już mogę tutaj niszczyć tarczę, to raczej proste to powinno być. Tego postaram się dokończyć, come on! Dobra. Może zagramy tak bardziej safe, będę go obijał. Dobra, daliśmy radę, uff. To było całkiem ciężkie, ale... No, daliśmy radę, proszę bardzo. A, i mogę tutaj się jeszcze wesprzeć na tym... Na tym... Ale zaraz, zaraz, postaram się tutaj zejść niżej, być może będzie jakiś interesujący przedmiot. Więc... A, już tutaj byłem kiedyś. No dobra. I tutaj mamy chyba... Nie, nic nie możemy zrobić. Dobra, żeby tylko tutaj nie zginąć. Bo nie wiem, czy ja tutaj nie będę musiał po raz kolejny wykonywać tej roboty. Więc użyczę sobie tutaj życia na sam początek. No i trzeba będzie jakoś tutaj
omijać te wszystkie cele. Może damy radę, może za pierwszym razem. To chyba nie jest aż takie ciężkie. Przejdę z tej strony, chyba tak. No nie, ale zawaliłem. Jeszcze mam ze dwa życia może. Chyba to wcale nie jest takie proste, jak sądziłem. Tego jest trochę dużo. Dobra. Jeszcze żyjemy. No, jeszcze więcej życia, dziękuję serdecznie. Twórcy są tacy mili. Dobra, trzymaj fireballa. Wow, ale oberwałem. Dobra, porobiony. Okej, chyba niedługo uda mi się dotrzeć na sam koniec. Co wy o tym sądzicie? Pierwsza kraina zostanie wygrana z tych ostatnich. Czy tutaj przypadkiem nie zawaliłem? Powinienem się chyba odbić od tego kolesia, kurde. Albo i nie, nie muszę. Cały czas zapominam o tych fireballach, że jest taka możliwość. Dobra, i po raz kolejny robimy podobnie chyba. A co tu za jeszcze? Dobra, jeden porobiony. Dobra, i to by było na tyle. Chyba jesteśmy na samym szczycie. Prawie, dobra. Ale kończymy dzisiaj tą krainę. No i kończymy. Nie! Kurde! Ale ja tutaj cały czas mylę te przyciski. To jest słabe. Dobra. I... to już jest koniec? Mroźna kraina wygrana. Come on! Jesteśmy na samym szczycie. Jak to drzewo przetrwało w takich warunkach? Tak jest, dwa świetliki zdobyte. O wow! A to jeszcze walka z bossem? A to ja nie wiem, czy ja jestem gotowy na takie coś. Chyba po prostu sobie ucieknę i tyle. Chyba do góry? Okej, dobra, cały czas z tego spadochronu korzystam. O nie, jeszcze tutaj spadające kolce. Ja nie mogę. To nie jest proste. A dobra, coś teraz stało. A zawaliłem tutaj jest trochę, albo i nie. O, wszędzie kolce mnie jeszcze tutaj spalają. Dajcie mi spokój, a z takim życiem to ja dużo tutaj nie zrobię. No nie! Uff! Uff! Nie! Tak, mam, tutaj hardujemy. Teraz mam nieco więcej życia, więc może dam radę to wygrać. Otóż ten skaczący to ja sobie przejdę pod nim. I to już jest prawie końcówka. No, daliśmy radę. No, byłem blisko końca. Za pierwszym razem, kurde. Okej. Okay. O, rany! Cała kraina. Otwórz oczy, duszku, nic już ci nie grozi. Udało ci się obudzić pamięć lasu, a wraz z nią i mnie. No, brakowało, a nie znalazłbym cię w tym śniegu. Teraz wiosna powróci do Ostoi, choć nie wszystkim się to podoba. Na przykład Wrzaskowi widziałem ją w swoich mrocznych snach. O, to był fajny odcinek. To był fajny odcinek. Co się jeszcze tutaj dzieje? Narodziła się z prochu, rosła w siłę, gdy świat zmieniał się w zgliszcza.
ten niby ostateczny boss, co się szykuje. Cóż, to nieprzyjazny los rzeczywiście. Stała się na powrót prochem i popiołem. Jest już stracona. Żałosne stworzenie. Ma serce z kamienia. Przepadło też lato z przeszłości, które nigdy już nie powróci. A dzięki tobie, duchu, na jego miejsce przyjdzie nowe lato. Dobra. To był mój sen. Tak jest. Maksymalne poziomy wzrosły. A, czyli dostałem jeszcze więcej życia dzięki temu wszystkiemu. Okej. Po prostu wspaniale. Czyli pamięć lasu zimowa została ukończona. Kurde, to była fajna przygoda, muszę przyznać. Bardzo fajna kraina. Czyli udało mi się zrobić tutaj całkiem dużo. 88% całej krainy. No jedynie jakieś tam goldy pojedyncze, ale raczej nie będę już z tym tutaj chodził wszystkim. A więc dwa zostały znalezione, te, jak to się nazywa, wole ogników. Jeszcze trzy mi zostały, w tym jedno jest tutaj bardzo proste, to tylko dokończę tą misję. Tutaj mam jeszcze jakieś zupełnie nieznane oczy szeroko zamknięte oraz to, więc w sumie jestem niedaleko końca gry, tak bym stawiał. Niewiele mi już tutaj zostało. Więc tak, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i już niedługo widzimy się na samym końcu gry zapewne. Postaram się to wykonać do 20 września, ponieważ 20 marca. Ponieważ 20 marca wychodzi kolejna bardzo interesująca gra, a mianowicie coś zupełnie innego od tej serii, czyli Doom Eternal, no i również będę go przechodził w 100% na tym kanale. Więc tak, zostawiajcie lajki, suby, dzwonki, jeżeli interesują was te tytuły. Więc dobra, to było na tyle. Ja się z wami żegnam, no i do jutra.